Cześć, z tej strony Supra. Postaram się dzisiaj wam przedstawić, co powinno się robić na b-ballu, co to jest w ogóle za tryb, jakie są warunki zwycięstwa i co tutaj można zrobić, czego się nie powinno robić. I też postaram się przedstawić parę strategii, parę jumpów, które pomogą wam wygrać. Jeśli chodzi o sam b-ball, to jest tryb, który pochodzi od słowa z języka angielskiego basketball, czyli po prostu koszykówka. Tak naprawdę to jest zmodyfikowany capture of the flag, tylko że mamy tutaj jedną teczkę, a nie dwie. Musimy po prostu brać teczkę i wsadzać ją w kosz przeciwnika, dosłownie siedząc na nim. Musimy to zrobić 25 razy lub mieć po prostu więcej takich przejęć w ciągu 20 minut i to pozwala nam na wygranie. Możemy grać tutaj tylko żołnierzem i możemy tak naprawdę używać tutaj setów vanilla, czyli nie możemy używać żadnych niestandardowych wyrzutni rakiet typu na przykład direct. Mamy możliwość korzystania ze zwykłej wyrzutni rakiet, ewentualnie reskinów, takich jak na przykład Festivy, czy też możemy korzystać z Quake Launchera, czyli z oryginału. Poza tym nawet nie ma tutaj gunboatsów. Niektórzy używają gunboatsów, ale to już jest tak naprawdę wolna amerykanka. W oficjalnych zasadach po prostu możemy korzystać tylko i wyłącznie z shotguna. Resp są tutaj co 2 sekundy, przynajmniej tak się gra najczęściej. Jeśli chodzi o Intela, to on się zawsze znajduje na samym początku na środku, a jeśli przejmiemy punkty, on po prostu będzie się znajdować po respie na linii rzutów osobistych po stronie przeciwnika. Najczęściej grywane mapy to jest City of Balling Sky, czyli to właściwie co widzicie. Ewentualnie jest też B-Bolt i FV2. Ogólnie map jest sporo, ale tak naprawdę gra się głównie te dwie. Po prostu ludzie się do tych przyzwyczaili i zresztą sprawdzając po logach paru graczy, którzy grają b-balla, to są dwie, które najczęściej się pojawiają. Sporo osób na b-ballu pyta się mnie, jaki sposób powinno się skakać. I tak naprawdę najważniejszym przy tym wszystkim jest to, żeby mieć ogólne doświadczenie po prostu w skakaniu, w rocket jumpingu. Więc ja sugeruję po prostu wpaść na parę serwerów typu Jump Academy, poćwiczyć paręnaście godzin, no tyle ile tak naprawdę wam będzie potrzebne i wtedy będzie te jumpy, które będę pokazywać, po prostu będą wam wychodzić. Na początku powiem wam, jak ogólnie zacząć mapę. Mamy dwie opcje. Pierwszą opcją jest po prostu skoczenie po inta od razu jak tylko można i próba przejęcia go. Drugą opcją jest przeciwność, czyli właściwie czekanie, aż ktoś tak pierwszy zrobi i spamowanie w niego. Tutaj macie akurat przykład. Co prawda Hexel tutaj za szybko wyskoczył, bo to się nie powinno się czekać, aż się skończą respy, ale zwróćcie uwagę. Ja tutaj już wysłałem rakietę, bo zauważyłem, co tu się będzie działo. I tak naprawdę on od razu dostanie rakietę, dostanie damage, no i tak naprawdę został zabity. Możecie się zastanawiać, dlaczego ogólnie nie wyskakuje od razu, skoro już jestem zrespiony. Chodzi o to, żeby po prostu poczekać. To jest bijem, jeśli ktoś tak wyskakuje wcześniej. Tyle. Istnieje możliwość, żeby zebrać inta, który leży na koszu, bez rocket jumpowania. Jeśli teczka jest odpowiednio nisko, to w takiej sytuacji wystarczy, że zrobimy sit-up jumpa. Zobaczcie, jak to wygląda w spowolnieniu. Podskakuję, wciskam kontrol w środku, dosłownie na moment, i tak jakby podbija mnie wyżej i wtedy mogę tę teczkę zebrać. Tutaj możecie zobaczyć swoją drogą w tych prostokątach, z jakich miejsc można zebrać. Przy czym przy zielonych można zbierać, przy tym czerwonym już jest za wysoko, żeby tak podskoczyć. Jeśli teczka leży w tych zielonych prostokątach, tylko że po stronie przeciwnika, jesteśmy w stanie ją wtedy przejąć. Niezależnie czy to jest z przodu, jak teraz było widać, czy taka teczka byłaby za koszem, co możecie za chwilę zobaczyć. Zobaczcie, tutaj było poza koszem. W b-ballu też się bardzo przydają sit-upy, czyli jumpy, które pozwalają nam skoczyć dalej. Trzeba to zrobić w konkretny sposób, jest to trudne. Ja osobiście zachęcam do przejrzenia poradnika DD5F. Tutaj mieliście porównanie, jak to wygląda bez sit-upa i ten drugi filmik to był akurat po sit-upie. Następny jump, który się bardzo przydaje, to jest wall jump. Dlatego można zrobić dzięki temu jump praktycznie przez całą mapę, więc praktycznie skacząc od respa można przeskoczyć wszystkich i trafić inta. No i zobaczcie moment, w którym tak naprawdę TK się wybije na pierwowzorze. Same jumpy, które tutaj robi TK z pierwowzora, można zrobić normalnej wyrzutni rakiet. Tutaj macie przykład, jak to można zrobić od prawej strony i za chwilę też będziecie mieć przykład, jak to zrobić właściwie od środka. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mieć co najmniej 100 HP, żeby takiego jumpa zrobić. Tutaj macie raz i dwa. I w ten sposób udało mi się wylądować.
Innym jumpem, który też się bardzo przydaje, jest jump z barierki, bo to nam pozwala być naprawdę bardzo wysoko, przez co jest nas ciężko trafić. Jest po prostu łatwiej przejąć. Alternatywą do tego double jumpa może być też jump od tablicy. Znaczy jest w nim jeden problem, jest on naprawdę bardzo trudny i wymaga zrobienia sit-upa, ale efekt jest taki, że to jest jeden z najwyższych jumpów właściwie na b-ballu. Następną opcją na przejęcie teczki jest synchro jump, czyli tak naprawdę jump na rakiecie oponenta i na naszej rakiecie. Polega na tym, że oponent musi w nas strzelić i my musimy wyskoczyć z tego samego miejsca, co on właściwie trafił z splasha. Zobaczcie, jak to wygląda. On strzela we mnie rakietę, ja strzelam w te same miejsce i w ten sposób wylatuje z podwójną wysokością i przejmuje punkt. Niezależnie jaki jump robimy, istotne jest to, żeby strefować, czyli po prostu poruszać się w lewo, w prawo w powietrzu, bo wtedy nas jest trudniej trafić, więc przeciwnikowi jest trudniej przewidzieć, gdzie polecimy i gdzie trafić airshota. Następny jump, który omówimy, to są tak zwane skipy. Polegają one na tym, że z wolną prędkością wyskakujemy wysoko i następnie odbijemy się tak od ziemi, pod kątem, że nagle zyskujemy ogromną prędkość. Tutaj zobaczcie, tak naprawdę dosłownie w moment zyskałem bardzo prędkość. Tutaj macie przykład z gry, jak to wyglądało w praktyce, w takiej normalnej prędkości. Tak naprawdę od razu byłem szybszy i od razu doleciałem. Takie coś można też zrobić z respa i tutaj akurat wykorzystuje się rakietę przeciwnika do tego. I w ten sposób byłem w stanie przejść, no prawie, ale akurat zobaczcie na prawą stronę Hexel tutaj dobił. Możemy też ogólnie wykorzystywać rakiety przeciwnika, żeby wyskoczyć na nich. Wystarczy, że tak naprawdę wyskoczymy i udajemy, że strzelamy w ziemię i tak my tylko podskakujemy, jakby to był normalny rocket jump. I jak widzicie, ja wyskoczyłem i przejąłem inta. Można przejąć też szybko inta poprzez skoczenie na środek i od razu skoczenie na kosz, ale ma to jeden duży minus. Można po prostu to łatwo skontrolować. To i zobaczcie, ja już wysłałem jedną rakietę Hexelowi dlatego, bo spodziewałem się, że coś takiego zrobi i zobaczcie w zielony prostokąt, jak dostanie drugą rakietę. W ten sposób tak naprawdę można to spaniszować. Ja to przewidziałem, że to zrobi, więc po prostu tam strzeliłem. Fajną opcją, żeby uniknąć bycia zershotowanym, jest też robienie małych jumpów. Jeśli spodziewamy się, że na przykład oponent będzie strzelać powietrze albo będzie predyktować, to w takiej sytuacji po prostu możemy zrobić małego jumpa, żeby przeskoczyć pod jego rakietami. Tutaj zobaczycie, zrobiłem takiego małego jumpa, ominąłem rakiety i w ten sposób trafiłem. Tutaj podobnie, akurat tutaj gość strzelał we mnie, ale zrobiłem najmniejszego możliwego jumpa, żeby ten, co się respi, nie był w stanie mnie trafić. Najszybszymi kapami w b-ballu są tak zwane dunki, czyli jumpy, których tak naprawdę skaczemy możliwie jak najniżej, ponieważ tak naprawdę podskakujemy, dotykamy obręczy i w ten sposób zaliczamy punkt. W b-ballu bardzo istotne jest dobre zorientowanie dookoła, czyli tak naprawdę to, ile oponent ma w tej chwili HP, gdzie jest Intel, gdzie jest nasz teammate i ile on ma HP. Dlatego, bo na podstawie tych wiadomości jesteśmy w stanie określić, co w danym momencie powinniśmy zrobić. Czy powinniśmy skakać, czy powinniśmy poczekać, czy powinniśmy oddać inta koledze. I tutaj pokażę też wam przykład. Jesteśmy po walce z pontonem pod respem. Ponton ma low HP, więc tak naprawdę skolował mi, że to ma i że mi zaraz położy inta. Ja w takiej sytuacji po prostu do niego podchodzę, biorę tego inta, wyskakuję i kapuję punkt. Niektórzy też na b-ballu komunikują się ze sobą poprzez wciśnięcie E, żeby zawołać medyka i to jest oznaka, że ktoś jest low i za chwilę odłoży inta. Warto też z tego korzystać. Jak wspominałem wcześniej, świadomość tego, ile twój teammate oraz drużyna przeciwnika ma HP, ma ogromne znaczenie, dlatego teraz pokażę też, w jaki sposób taką świadomość wykorzystać w praktyce. Na samym początku trochę teorii, czyli tego właściwie, jakie są zadawane obrażenia przez bronię. Musimy to wiedzieć, żeby dokładnie potrafić określić, co możemy zrobić oraz też jak określić, ile maksymalnie mogliśmy zadać obrażeń. Po pierwsze, najważniejsze jest to, że musimy liczyć obrażenia, które zadajemy przeciwnikom. Czyli jeśli na przykład trafimy rakietę za 90, to po prostu musimy powiedzieć swojemu teammate'owi, że dostał za 90 albo ma 110. Jeśli macie takie same problemy jak ja z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie do 200 w ciągu pół czy tam jednej sekundy, to w takiej sytuacji możecie sobie włączyć coś takiego, co się nazywa damage batching. To polega na tym, że w pewnym okresie czasu jest sumowane obrażenie, które zadajesz przeciwnikowi, więc tak naprawdę jeśli w ciągu tego okresu czasu zadasz kolejne uderzenie przeciwnikowi, to one jest sumowane razem ze sobą, przez co całość, to właściwie taka suma jest wyświetlana w miejscu, gdzie normalnie zadają ci się obrażenia. Jeśli chodzi ogólnie o zadawanie obrażeń, to sobie możesz zadawać najczęściej około 50 obrażeń, 45. Tak naprawdę jumpa na najmniej obrażeń to można zrobić chyba na 35, to są takie bardzo małe jumpy. No tak czy siak, jeśli zadajesz obrażenie przeciwnikowi rakietą, to jeśli trafisz directa z bliska, to będzie około 100 obrażeń. Przy czym przy shotgunie też się różni od tego, jaka jest odległość od przeciwnika do ciebie. Więc im bliżej, tym więcej obrażeń.
teraz możesz sobie wziąć pod uwagę sytuację, w której Salt skacze po teczkę, tak jak w tej chwili, i ile on ma mniej więcej HP. No jeśli podskoczył, to już ma minus 50, jeśli podskoczył drugi raz, to ma kolejne minus 50, więc ma 100. Musisz wziąć pod uwagę też, że jeśli skoczył bardzo wysoko, to też dostał fall damage, więc tak jakby mógł też stracić paręnaście punktów życia dodatkowo. No i w ten sposób można łatwo powiedzieć, że jeśli zrobisz dwa jumpy, to już będzie naprawdę bardzo ciężko, żeby trafić. Wtedy lepiej już oddać koledze. Dlatego moja sugestia jest taka, że jeśli macie mniej niż 100 HP i nie ma takiej sytuacji, że nie macie przeciwko sobie kogoś, kto może tych obrażeń wam zrobić dużo, to w takiej sytuacji po prostu podajcie piłkę koledze lub poczekajcie na sytuację, kiedy już będziecie mogli próbować przejąć po respie. Z faktu, że minimum ile musisz mieć HP, żeby skoczyć, to jest te 40-45, to jeśli masz sytuację, że jesteś sam i jest na ciebie dwóch gości, to możesz zrobić tak, że jeśli zadasz 150 temu pierwszemu gościowi lub będziesz po prostu mieć świadomość, że już dostał 150, to możesz zacząć strzelać już drugą osobę, bo ta druga osoba tak naprawdę będzie, może mieć dużo HP, a ta pierwsza już ledwo w ogóle skoczy, może nawet już nie móc skoczyć, więc tak naprawdę to, czy zadasz mu obrażenie, czy nie, nie będzie mieć wielkiego znaczenia. Najważniejsze jest to, że zablokujesz możliwość skakania lub ją po prostu utrudnisz. To już zmieni naprawdę bardzo dużo w trakcie gry. Tutaj przykład blokowania na ataku. Tak naprawdę zabiłem jedną osobę, jestem sam na respie, jestem za daleko od Intela, mam 119 HP, więc nawet nie zdążę już skoczyć po Intela, bo już się jedna osoba zrespiła. W takiej sytuacji jedyne, co mogę zrobić, zamiast zabijania się, to po prostu mogę zadawać możliwie jak największy damage takiemu graczowi. Czyli na przykład tutaj strzelę rakietę mu pod nogi i spróbuję trafić shotguna, żeby możliwie jak najwięcej zablokować go i przy okazji podbić, żeby utrudnić mu trafienie mnie. Tutaj macie drugi przykład, jestem w ataku, mam Inta, mam 103 HP. Czyli tak naprawdę, no, już dosyć mało. Wiecie co? Ja myślę, że tutaj po prostu speniałem jest tym miękką parówą. Tak naprawdę mogłem skoczyć, ale stwierdziłem, że to jest zbyt ryzykowne, dlatego, bo mój ziomek już pada. Ich jest dwóch, nie wiem ile dokładnie mają HP, więc po prostu zamiast bić się z nimi, to się wycofałem. Poczekałem, aż mnie zabiłem. W ten sposób od razu mój ziomek miał Intela i nawet kapnął. Więc w sumie na plus. Od razu drugi przykład, tylko tym razem ja jestem w ataku. Przejmuję Inta, mam farta. No i Hexel próbuje skoczyć po teczkę, ale coś mu się nie udaje, bo go podbiłem, więc on tutaj wraca na respa, od razu killbind, żeby się zabić, żeby szybciej zrespić. Jak zrespił, to od razu mnie zabił, więc tak naprawdę to było naprawdę bardzo mądre zagranie. I tutaj przy okazji zwróciłbym uwagę na inną rzecz, no właśnie na killbind. Warto mieć ten killbind przygotowany, tak samo jak bind do przekazywania intela swojemu teammate'owi, dlatego po prostu możemy to zrobić szybko, te respy są dwusekundowe i wtedy nie marnujemy czasu. Polecenia do minów są naprawdę bardzo proste, są tylko dwa. Pierwszym jest drop item, ono tak naprawdę kładzie teczkę, a drugim jest explode albo kill, ona powoduje, że giniemy. Tutaj przykład, jak sobie można zbindować przyciski. Teamy często się dzielą na dwie role, na kapera i na osobę, która robi damage, czyli po prostu gościa od damage, nie ma konkretnej nazwy. Założenie jest takie, że ta osoba będzie wchodzić przede mną, będzie robić przestrzeń, będzie robić damage, odwracać uwagę przeciwników i ja w tym momencie będę skakać jako kaper. I oczywiście można grać zamiennie, tak naprawdę nie ma jasno powiedziane, kto ma być tym kaperem, kto ma robić damage, czyli baitować przeciwnika. Często teamy robią po prostu to zamiennie, w zależności od sytuacji, tak się gra najlepiej. Czasami są też takie sytuacje, że wycisza grę, w takiej sytuacji warto skorzystać z tego polecenia. Wtedy jeśli wpiszemy je, od razu będzie wszystko głośno. Na koniec postaram się wam wyjaśnić, jakie rzeczy nie powinno się robić w b-ballu, jakie są uznawane jako BM. I przy tym od razu chciałem powiedzieć, że to jest moja subiektywna opinia na ten temat. Każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Nie ma żadnych oficjalnych reguł b-balla, które zabraniają albo pozwalają na niektóre zachowania. Niektóre są banowane na turniejach, ale nie każde. Jednym z nich jest zabijanie się w powietrzu. To akurat nie jest banowane na żadnych turniejach, ale w takim własnym gronie warto tego po prostu nie robić ze względu na to, że po prostu najfajniejszą rzeczą moim zdaniem, przynajmniej jeśli chodzi o tę grę, to są airshoty. I na przykład jeśli masz tutaj taką osobę, która zanim dostanie airshota chwilę dosłownie przed się zabije, no to po prostu trochę psuje zabawę. Inne zachowanie, które akurat jest banowane na niektórych turniejach, jest takie jak to wyskakiwanie z shotgunem. Jest to po to, żeby odpychać przeciwnika od kosza, na przykład z Intelem. Nie powinno by się tego robić tak samo jak skakać z shotgunem na przeciwnika, gdy się atakuje. Jedna z rzeczy, która jest chyba wszędzie zabraniana, to jest siedzenie na własnym koszu, ponieważ wtedy możemy tak naprawdę łatwiej zestrzeliwać przeciwników. To nie zmienia faktu, że możemy siedzieć nadal na koszu przeciwnika, na przykład czekając na podanie w powietrze. Na końcu body blocking.
On nie jest akurat w żaden sposób banowany, ale to nadal jest BM. To jako wraz z siedzeniem na koszu. Zobaczcie, jak to Wiz zrobił. On tak naprawdę zablokował gracza, który chciał wskoczyć i po prostu siedział jeszcze w dodatku na koszu. W Bibolu są też organizowane turnieje, ale tutaj nie będę za dużo o tym mówić. Zostawię informacje w opisie. A na koniec chciałem podziękować TK-owi za przygotowanie wielu demek z przykładami, które pozwoliły mi zrobić ten filmik, oraz Hexelowi, który wystąpił w wielu moich demkach. Dajcie też znać w komentarzach, co sądzicie o czymś takim, czy wam się to podoba, czy czegoś tutaj wam brakuje, lub też jeśli macie pomysły na inne poradniki, to też śmiało proponujcie, tylko najlepiej gdyby to było coś ambitniejszego niż poradnik o zegarku niewidzialności. Z mojej strony tyle, dzięki wielkie, na razie.